Dzięki temu, że kolonia zamieszkała nietypowe formikarium, mogłem lepiej zaobserwować dość atawistyczne zachowania wścieklic. Słodki miód wapiący robotnicę okazał się tak atrakcyjny dla mrówek, że zdarzało się, że nawet królowa i skrzydlate samce do niego przychodziły i dawały upust łakomstwu. Feromony rozpuszczone przez robotnicę sprawiły, że królowa sama, bez eskorty, wybiegła na zewnątrz, kierując się wprost do pożywienia. W naturalnych warunkach stałaby się łatwym celem, ale z racji tego, że kolonia jest poliginiczna, jej strata byłaby akceptowalna przez kolonię. Dodatkowym, potencjalnym czynnikiem obniżającym jej wartość jest to, że jej płodność może być ograniczona przez inną, dominującą królową, która wiedzie prym w rozmnażaniu się i aktywnie chemicznie kastruje inne królowe. Podczas spaceru w lesie znalazłem sosnową szyszkę, na której wyrastał młody owocnik szyszkolubki kolczastej. Kolczasty hymenofor i sama zdolność wyrastania szyszek sprawia, że pomimo wszędobylności gatunek ten jest ciekawy. W ramach urozmaicenia krajobrazu słoika postanowiłem przenieść znalezisko mrówką. Szyszka ładnie się wpasowała w architekturę i wraz ze swoją naroślą została błyskawicznie zaakceptowana jako drzewo, na które można się wspinać. Wysoka wilgotność i temperatura formikarium sprawiła, że w ciągu kolejnych dni szyszkolubka, niczym roślina, rozkwitła. Jaśniejsze przyrosty obrosły kapelusz bez wyraźnego wydłużenia się trzonku. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest właśnie to, że trzon niejako jest wrośnięty w brzeg kapelusza. Po około tygodniu od włożenia szyszki do mrówek, kapelusz osiągnął maksymalny rozmiar i wypłaszczył się. Jedynie same skrawki pozostały jaśniejsze, bo przyrosły jako ostatnie. Dojrzały grzyb przybrał ciemnobrązową barwę, lecz pozostał błyszczący, a nie tak jak w naturalnym środowisku, gdyż tam kapelusz powinien być matowy. Jest to najzwyczajniej w świecie wynikiem działania dużej wilgotności w słoju. Pomimo tego, że szyszkolubki są dość twardymi, zdrewniałymi grzybami i owocniki potrafią wytrzymać w postaci niezmienionej kilka tygodni, wysoka wilgotność sprawiła, że po 10 dniach kapelusz spleśniał. Postanowiłem jednak nie usuwać resztek, z nadzieją, że pleśnią zajmą się skoczkogonki i roztocza, a z szyszki wyrośnie kiedyś kolejny owocnik. A jeśli już mowa o skoczkogonkach, to zasiedliły z umiłowaniem szparę pomiędzy pokrywą gniazda a akrylową szybką. W gnieździe pozostały głównie samce, królowe i część robotnic. Wysoka wilgotność ziemi byłaby problematyczna dla cieńszych od pergaminu samczych skrzydeł, dlatego wybierają suchsze rejony. Większa część kolonii wkopała się głębiej, pod drewienko. Formikarium z druku 3D samo w sobie zostało też zakopane i obwarowane ziemią. Problematyczne stało się podnoszenie pokrywy z racji tego, że każdy ruch powodował walenie się misternych mrówczych konstrukcji. Ruiny, które spadały na powierzchnię szybki, trudno się sprzątało i przez to wieczko źle przylegało. Nowe robotnice powstają, lecz znacznie rzadziej widuje larwy. Jak mniemam, część larw przeniesiono w głąb tuneli.
Myrmika są moimi jedynymi mrówkami, które pogardziły winogronami. Uwielbiają słodycze w postaci miodu, ale owoce niezbyt do nich przemawiają, chociaż czasami poskubią chociażby miąższ i jabłka. Chociaż nigdy nie karmię swoich zwierząt planktonem łąkowym, z tą kolonią postępuję inaczej. Skarmiam im, oprócz mączników i drewnojadów, wszelakiego rodzaju ćmy i muchy, które nawiedzają moje mieszkanie. Słój, pomimo tego, że jest to przeciwwskazane, leży na parapecie. Zmienne warunki co prawda są niewskazane dla mrówek, ale myrmika są na tyle twarde, że nie jest to dla nich dużym problemem. Co więcej, ruchomość słońca stwarza punkty grzewcze, do których mrówki wędrują w zależności od pory dnia. W przyszłości myślę o wymianie zielonego formikarium na nieco większy, żółty odpowiednik. Nowe gniazdo ma otwór w pokrywie, co może być bardzo pomocne w konserwacji tego wszystkiego.